W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jakie nowości przynosi aktualizacja Lightroom Mobile do wersji 7.4, wydanej w czerwcu 2022 roku. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się fotografią i edycją zdjęć, to warto właśnie teraz kliknąć tutaj subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, kliknij też ten magiczny dzwoneczek. Zapraszam Cię też na moją stronę www.Słowikę łamane na presety, na której znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety i profile, które używam w Adobe Lightroom na komputerze i telefonie do edycji zdjęć i filmów. No dobra, co za nowości przynosi najnowsza aktualizacja Lightroom Mobile w wersji 7.4? Jedna z głównych nowości to jest możliwość edycji filmów. Przejdźmy sobie tutaj do filmu. Zobaczcie, macie taką ikonkę filmu tutaj, na tym tutaj ptaszku. Wchodzimy sobie w ten film, i macie możliwość podejrzenia sobie tego filmu, klikając play. Macie też możliwość tutaj przewinięcia, wybrania sobie kadru, który będziecie mieli jako podgląd. I teraz mając ten kadr jako podgląd, możecie wejść sobie na przykład w światło, zmienić delikatnie ekspozycję, troszkę dodać kontrastu, możecie troszkę wyciągnąć cienie, zobaczcie, troszkę oszczędzić tutaj hmm, podświetlenia, możecie wejść w kolor, jeśli chcecie zrobić korektę na lekką balansu. Bieli bardzo łatwo. Zobaczcie, możecie łatwo dodać delikatną winietkę do tego filmu, i to wszystko dzięki kilku kliknięciom w Lightroom. Zobaczcie, jest też możliwość użycia ustawień predefiniowanych, czyli presetów. Wchodzicie sobie w te presety i zobaczcie, na przykład, możecie użyć jednego z moich presetów, który znajduje się w paczce Travel 01. Na przykład, możemy użyć. Tego Dark Sky możemy użyć George albo na przykład tego mega fajnego presetu Salar T08. Klikamy sobie OK, i w ten sposób zobaczcie, ten film już wygląda całkiem inaczej, z piękną edycją, która będzie pasowała do edycji, którą dokonacie na innych zdjęciach, które zrobicie w tym samym momencie. Dodatkowo Macie możliwość kliknięcia sobie tu przytnij i macie możliwość edycji tego filmu, długości. Możecie sobie przedetować, kiedy ten film się zaczyna i kiedy będzie się kończył. Jeśli macie Lightrooma w wersji na Androida, możecie też dokonać tutaj na dole obrotu, yy, przewrócenia filmu w poziomie albo w pionie. W wersji na iOS jeszcze te funkcje nie są dostępne, będą dostępne w kolejnych. Aktualizacjach chwilowo. One są tutaj, co widzicie, wyszarzone, także jeśli macie Androida, możecie z tych funkcji korzystać. Jeśli macie iOS, to chwilowo te funkcje nie są dostępne, ale możecie oczywiście przyciąć film, skrócić go troszkę do Waszych potrzeb. Klikacie sobie OK. I ten film już w krótszej wersji macie dostępny, możecie go sobie wyeksportować do rolki. Wróćmy sobie teraz do moich wszystkich zdjęć. Wejdźmy sobie tutaj. Właśnie do tego zdjęcia i teraz sobie dodamy tutaj maskę. Wchodzimy w maski, ok. I teraz zobaczcie, dodajemy sobie inteligentną maskę. Klikamy sobie tu plus, klikamy sobie wybierz obiekt, klikamy ok. Jeśli to jest wasze pierwsze użycie, zobaczcie ta. Ten inteligentna maska zostanie pobrane wszystkie pliki, które są potrzebne do jej uruchomienia. I teraz zobaczcie, wybrał nam się ten ptak, i ja tu widzę pewne niedoskonałości. Zobaczcie, w tym miejscu tutaj troszkę jest niedoskonałość. Ten poza ptakiem została wybrana maska, także możemy teraz sobie kliknąć tutaj plus minus i kliknąć odejmij od maska 1. I teraz weźmiemy sobie pędzel. OK, i teraz pędzlem delikatnie sobie tutaj, zobaczcie, odejmiemy. Troszkę odejmujemy sobie tutaj to miejsce, które nam nie było potrzebne. Tak samo możemy sobie tu pędzlem, zobaczcie, odjąć na dole. Tutaj ten cień nie jest potrzebny w tej masce. Tak samo tutaj ten cień zredukujemy sobie tą maskę w tym miejscu. Ok? I teraz mamy dużo dokładniejszą maskę, ale w poprzednich wersjach nie mogliśmy zrobić odwrócenia maski głównej, tylko mogliśmy te pojedyncze małe maski odwrócić, klikając ten przycisk tutaj, tu właśnie to, i to było odwrócenie maski. Teraz mamy możliwość kliknięcia tej tutaj głównej grupy masek, i zobaczcie, mamy tutaj opcję odwróć maska 1 i duplikuj i odwróć maska 1. Jeśli klikniemy sobie duplikuj i odwróć maska 1, tworzy nam się Piękna odwrócona maska, która zawiera już te korekty, które naniosłem. I teraz możemy sobie na przykład na tą odwróconą maskę wpływać na przykład na ekspozycję i troszkę przyciemnić samo tło za tym ptakiem, które świetnie będzie komponowało się właśnie na tym zdjęciu. I ta funkcja właśnie sprawia, że edycja zdjęć będzie dużo łatwiejsza i dużo płynniejsza, i dużo lepiej będziecie mogli. Używać masek właśnie na zdjęciach w Lightroom Mobile, włączmy sobie na przykład to zdjęcie i zastosujmy sobie tutaj jeden z moich presetów. Na przykład, może być ten on the road. Zobaczcie, on jest mega, mega fajny, ale zobaczcie, co nam się tu pojawia za ikonka nowa na tym presecie, jeśli go użyliśmy. Taki suwak, to znaczy, że możemy zmienić moc tego presetu. Klikamy sobie w ten suwaczek, w tą ikonkę właśnie presetu i teraz zobaczcie, możemy sterować mocą tego presetu, możemy użyć więcej niż 100% mocy, troszkę wzmocnić ten preset, jeśli chcemy. Jeśli mamy na przykład preset, który na naszym zdjęciu uważamy, że jest troszkę za mocny, możemy go sobie stonować, troszkę użyć mniej tej mocy, na przykład 60%, ale na przykład, jeśli chcecie, tak jak w tym przypadku, możemy użyć troszkę więcej tej mocy, 140%, to bardzo fajnie wpływa na możliwość bardziej płynnej edycji przez Was przy wykorzystaniu presetów. To też pozwala wykorzystać presety tylko w pewnej ich mocy, w pewnej części. Nie musicie używać danego presetu w 100%, możecie tylko jakąś 20, 30% czy 40% danego presetu użyć. Na tym zdjęciu, co jest świetną możliwością i świetnym właśnie rozszerzeniem do Lightroom Mobile. Teraz wróćmy sobie do głównego widoku Lightroom Mobile. Jeśli wejdziemy sobie tutaj w zakładkę Discover, oczywiście teraz możecie remiksować, czyli edytować zdjęcia, które inne osoby udostępniły. Tak jak widzicie, na przykład klikając sobie w mój profil, jeśli znajdziecie mnie na sobie Lightroom Mobile, to możecie zobaczyć takie ikonki, jak tutaj. To jest ikonka remix. Wtedy możecie kliknąć sobie tą ikonkę i edytować moje zdjęcie według własnych upodobań i udostępnić to sobie edycję. Wtedy ja będę też mógł widzieć inne osoby, jak dokonaliście edycji mojego zdjęcia. Możecie też tutaj przeszukać sobie w tej zakładce remixy różne inne osoby, które udostępniają zdjęcia do Remixów I te zdjęcia, pobawić się ich edycją, wedle własnych upodobań zobaczyć, jak Wam idzie edycja takich zdjęć. Jeśli na przykład nie macie swoich zdjęć do edycji, właśnie takich fajnych, także to też Wam polecam i polecam Wam śledzenie mojego profilu, właśnie w Lightroomie. Słowik inspiruje, możecie mnie znaleźć bardzo łatwo. Ja tu udostępniam. Trochę swoich zdjęć, które możecie też remiksować, które też możecie się nimi bawić. Z niektórych tych zdjęć możecie w łatwy sposób też sobie pobrać właśnie preset, zapisać te ustawienia jako właśnie preset, które ja dokonałem. Także to jest bardzo fajna opcja uczenia się właśnie w Lightroomie. Kochani, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Dzięki wielkie jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału i. Do zobaczenia. Cześć.